poniedziałek IMGW poinformowało, że z uwagi na intensywne opady śniegu w całym kraju do godzin wieczornych obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Intensywne opady i silny wiatr mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o ponad 5 cm w ciągu 3 godzin. Od wczoraj, gdy tylko pojawił się pierwszy atak śniegu, na ulicę naszego miasta wyjechały pierwsze pługopiaskarki. W tym momencie na ulicach mamy 18 pługopiaskarek, 3 równiarki, więc tak naprawdę ten sprzęt, który porusza się po ulicach naszego miasta, jest dość pokaźny. W naszym mieście odśnieżaniem zajmują się 3 firmy. Każda z nich ma 6 pługopiaskarek, 2 równiarki, 2 pojazdy mechaniczne zaopatrzone w posypywarki i pługi o wymiarach 1,70 m przystosowane do odśnieżania dróg o wąskim przekroju oraz jedną ładowarkę. Warto także pamiętać o tym, że asfalt będzie czarny dopiero w momencie, gdy przestanie padać, a dokładniej nawet do 6 godzin od momentu ustania opadów, dlatego że tak jest skonstruowane to wszystko przepisami, a dokładnie rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej na usunięcie błota poślizgowego. Zarządca drogi ma 6 godzin od chwili ustania opadów. MZDiK przypomina, że w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, a następnie drogi gminne, po których porusza się komunikacja miejska. Pozostałe ulice odśnieżane są interwencyjnie na wniosek mieszkańców. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy również specjalny numer telefonu, pod którym można zgłaszać interwencyjnie pewne ulice do odśnieżenia. Za odśnieżanie chodników przed budynkami, które nie należą do miasta, są odpowiedzialni ich właściciele lub też zarządcy. Za trotuary, które przylegają do pustych działek należących do miasta, odpowiadają służby gminne, zaś za miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego odpowiada zarządca strefy, czyli MZDiK.